Witajcie, ja jestem Jax, to kolejny odcinek, który zagrajmy w Pokémon Blaze Black Version. W tym odcinku zmierzymy się z liderami sali tego miasta. Czemu liderem? Zanim przygotowani do tej walki, trenowałem swoje Pokémony. Tak, Bob i Krono zdobyli po jednym poziomie, czyli zdobyli 14 poziomy i Rebeka zdobyła 4 poziomy. I przy okazji zdolność, czyli tam atak Bite. Czas porozmawiać z liderem, który tutaj sobie stoi. Tak, to on. Tak, tak, jestem liderem tego miasta. A ty? W porządku, chcesz się zmierzyć z... salą? Czyli wyzwać salę, o. W tej sprawie... Jakiego wybrałeś Pokemona jako pierwszego? Snivy. Jest słaba przeciwko ognistym Pokemonom. Czy jest słaby? Myślę, że powinieneś się przygotować, żeby zmierzyć się z tym typem. Na przykład... Spróbuj trenować na... Dreamyard? Please excuse me now, czyli... Więc przepraszam cię, no, teraz... I przynieś 3 Pokémony. Co najmniej 3 Pokémony. Powód... się ukaże wkrótce, więc... Ruszajmy do tej sali. My tu jakiegoś starego dziada, który sobie do nas gada. Cześć, jestem Clyde. Oprowadzę cię po tej sali. Doceniamy twoje wyzwanie sali? No, weź to na... po prostu. Bo nudziło nam się przez jakiś czas. Więc tu mamy, jak wiesz, 3 kółka z typami. I na kurtynie jest też pokazany, jaki typ. W zależności od tego, na jaki typ wejdziemy, musimy wybrać słabszy typ. Typ, który jest silny przeciwko typowi na kurtynie. Czyli w tym wypadku jest to woda, bo przeciwko ogniowi jest silna woda. Więc... Więc chodźmy dalej. Pierwszym przeciwnikiem jest ten oto kelner. Kelner! Zapomniałem też wspomnieć, że... salą właśnie w tym Stradion City jest restauracja. Dobra. Pierwszym przeciwnikiem jest Slowpoke. Co potrafi Slowpoke? Dlaczego Slowpoke mierzy się z Bobem? Niech mierzy się z Rebeką. Slowpoke jest to Pokémon wodno-psychiczny. On posiada zdolność... Bardzo dziwną zdolność, zapomniałem jak się nazywa. Chociaż nie zrozumiałem jej systemu działania. Ja czasami nie... Teraz sprawdzę w sumie, co robi ta zdolność, bo to jest obvious, czy oblius. I on przede jeszcze on tempo. A chcę sprawdzić, co robi oblius. Oblivious, o. Co robi oblivious, zaraz się dowiemy. A teraz ja uzbierzę z Bite'a. Rebeka use Bite. Jest super efektywne, ponieważ Slowpoke jest typem psychicznym. Czyli razy 2 ataki typu mrocznego są. Jak nie więcej. Następnym Pokémonem jest... Growlithe, który jest... Jak działa Oblius? Zaraz powiem. Czyli Pokémon Oblis przeciwciała, czy tam zapobiega Pokémonowi bycie zategowanym przez Taunt, czyli przez Drwinę. Więc dziwna ta zdolność.
Zużyjmy Growlithe'a, żeby pokonać Growlithe'a. Growlithe to Pokémon... ognisty z regionu Kanto. Posiada on trzy różne zdolności. Intimidate, czyli zdolność, która zmniejsza... zmniejsza... czy zwiększa? Że zmniejsza? Zmniejsza atak przeciwnika? Zdolność... Flashfire, czyli zdolność, gdy zostanie zaatakowany przez ognisty atak, zwiększa jego atak i robi go niewrażliwym na ataki ogniste. I posiada też jeszcze zdolność, która oddziału nazywa się, nie pamiętam jak. I ona działa, jeżeli Pokémon zostanie zaatakowany przez atak typu mrocznego, zwiększa się jego atak. Tak działa właśnie Growlithe'a zdolności. Znowu użył Rora, no co za frajer. Teraz jeżeli... chcę to zrobić w expo dla mojego Boba, a on mi go wywrócę z walki. Jakby chciał tak naprawdę, żebym nie mógł używać Boba. Ponieważ nie chcę walczyć... Double Kick. Jest to dość efektywny atak. Bob Moody to zwiększył defensywę. Rollout. Let's grow light. Come here. To jest niestety nie fajne, bo... ostatnim Pokémonem naszego przeciwnika jest Budew, Pokémon trująco trawiasty z regionu Sinnoh. Posiada zdolności jak Poison Point i coś tam z healingiem. Poison Point daje 30% na zatrucie przeciw naszego Pokémona, który atakuje go. A healing, gdy wychodzi Pokémon z walki, leczy to wszystkie jego statusy. Czy tam switch out, czyli tak jakby rezygnuje z walki. Tak bym to nazwał. Do tego jeszcze jest... jeszcze chyba mi się zdaje, że jeden trener i dopiero walka z liderem. Co by tu zrobić? Uzdrowmy się na wszelki wypadek. Czekam jeszcze trochę z walk. Więc mam nadzieję, że uda mi się je wygrać. Więc co mi tam... ile potrzebujesz jeszcze... expa. No tak, po tej walce teraz wydaje mi się, że Beedle zdobędzie kolejny poziom i tym samym w końcu stanie się swoją drugą formą. W przeciwko wodzie jest silna trawa. No, mieliśmy Kelnera i mamy też Kelnerkę. Więc zmierzmy się z kelnerką. Come on. Z czym wyskoczy nasza kelnereczka? Używa jako pierwszego Pokemona Hopipa. Czyli Pokemona typu latająco trawiastego z regionu Johto. Posiada zdolność, która podczas słońca, czyli Sunlight, czyli promieni słonecznych, może zwiększa jego szybkość tam, o ileś tam. Jakiegoś większego znaczenia nie ma, tak go załatwię zaraz. Niestety użył na mnie Poison Powder, czyli po prostu zatruł mnie. Co irytujące, lecz... to nie poradzę. I lubi używać ataku synteza. Ale przeciwko Rolloutowi to nie działa. Przykro mi. Nie działa to ani troszeczkę przeciwko tej zdolności. Ponieważ to jest zdolność dość fajna. Za każdym razem zaatakuję go z większą siłą. Więc teraz chyba go załatwię, mi się zdaje. Tak właśnie. Bo syntoza nie healuje do... maksymalnego HP. Więc tak, jesteśmy ranieni przez truciznę.
Ale wyjdzie, może zaatakujmy drugiego Pokemona, którym jest Slugma. Slugma to Pokemon ognisty. Posiada on zdolność Flame Body, która to za... jest szansa, gdy zaatakujesz Slugma, zostaniesz podpalony. Ale jakby Slugma nie wytrzymał naszych ciosów. Następnym Pokemonem jest kto? Następnym Pokemonem jest... Kto? Marill. Marill ma zdolność... zdolność Tchikfat, która... zmniejsza opowy atak... siły ataków lodowych i ognistych. I posiada też zdolność ukrytą, czyli Sipper, coś takiego, która... Zostanie zaatakowany przez trawiasty atak. Zwiększa jego atak o jedną, tak jakby, stage, czyli o jedną. No, o jeden po prostu i. Niweluje obrażenia z tego ataku. Bidoff ewoluuje w Bibarella. To jest bardzo przydatne, ponieważ Bibarel to typ normalno-wodny i Bibarel posiada fajny atak na początek w tej... Czy nie wiem, czy to jest z tego haku, czy coś w tym stylu, ale dostaje on Aqua Tail w tym czymś, czyli tak jakby w sumie dostajemy przepustkę przez tą salę. Ponieważ będziemy się mierzyć z ognistym typem, tak jak mówimy, byśmy przygotowali przeciwko temu typowi. Czyli że to, że dostaniemy wodny atak, który jest dość silny, daje nam przewagę. Więc co? Zacznijmy od uleczenia swoich Pokemonów. Tym sposobem... naszym najsilniejszym Pokemonem w tej sali będzie właśnie Bibarel. A najbardziej bezużytecznym Kronos, więc wystawmy Rebekę. Zaczynała walkę. Więc tak, co dalej? Ostatnim typem, który jest tutaj silny przeciwko trawie, jest ogień, więc come on. Ostatecznie rozpocznijmy walkę z liderem Stratton City. Witamy w sali miasta Stratton. Ja jestem Chili. Podpalam rzeczy z ognistymi Pokemonami, czy tam rozświetlam. Jestem specjalistą typu wodnego. Moje imię to Chris. Moje imię to Cillian i lubię trawiaste Pokemony. Więc walczmy. Dobra, nieważne co oni tam mówią, w sumie oni chcą decydować, jak zdecydować, kto będzie ten. Walczył z nimi. Akurat padło to, że on walczy, bo wybrałem trawiastego Pokemona na początek. Więc zabawmy się z ogniem. Yeah. Dziwnie wyglądają jego włosy. I zabawne, posiada on wszystkie startery ogniste i do tego wszystkie jego Pokémony posiadają zdolność Blaze. A jak działa zdolność Blaze? Zdolność Blaze działa w ten sposób, że gdy... Flame Burst. Gdy Pokémon ma 1/3 maksymalnego życia, jest w stanie... Jego ataki ogniste zwiększają się o 1,5. Tak. A jest to... Powinienem powiedzieć, czym jest rotacyjna walka. To jest walka 3x3. Gdzie... No, rotuje się. Wszystkie są w walce. I rotuje się właśnie to w tym miejscu. Chcemy walczyć, użyć tego. I użyjmy reloada od niego. Myślę, że właśnie wykończę Cyndaquila.
No tak właśnie, Cyndaquil to Pokémon ognisty z regionu Johto, Charmander to Pokémon ognisty z regionu Kanto i Tepig to Pokémon ognisty z regionu Unova. Oczywiście jeszcze pojawi się Torchic i oprócz tego jeszcze jeden starter. Czyli Chimchar. O. Oczywiście użyliśmy Rollouta. Rollout jest też bardzo efektywny przeciwko ognistym Pokémonom. Więc póki mogę, będę wykorzystywał tą siłę jego tego ataku przeciwko nim. Ale mamy tu jeszcze Pansira, czy tam coś w tym stylu. I jest to Pokémon ognisty. I posiada on zdolność też Blaze. I w sumie oprócz Blaze ma jeszcze Gluttony. Gluttony jest to zdolność, która pozwala ci tak jakby zmusza Pokemona, żeby użył wcześniej jagódki. Czyli po prostu Gluttony, czyli obżarstwo, czyli Pokemon się obżera. Oczywiście, jak widać, jeszcze i zostały nam dwa ataki do wykończenia sali i w sumie nie myślę sobie, a nie, trzy ataki jednak. Fake out, au, proboli. Flinchet. To chyba nie było fajne. Nie mogę już użyć rollouta z pełną siłą. No cóż, użyjmy Aquatail, zobaczymy czy zadziała. Nie zadziałał. Aquatail jest bardzo potężnym atakiem. Więc jak widać, zostały nam dwa ataki do wykończenia całej sali. Do tego czasu mi się zdaje, że bardzo sobie co dalej. Może jeszcze jeden Aquatail. Protect broni się przeciwko Aquatailem. Bardzo dobry ruch, powiedziałbym. Załatwił mnie, no. Taktycznie. Ale wiecznie nie mogę się, że się broni przed tym atakiem. Więc właśnie pozbywam się Chimchara. I Pinsira mi się zdaje, że już załatwię ostateczności. Więc w końcu może level up dla Kronosa. Kronos osiąga 15 poziom. I tym sposobem właśnie zaraz zakończę tą walkę. Używając jakiegośkolwiek ataku. Użyję wszystkiego w tym Pokémonie. Więc użyjmy Rollouta. I nie trafił właśnie z Protecta. Czyli z... Tak jakby... Zepsuł tego. O, powiedzmy, że zepsuł. Dostaliśmy 3000. A oprócz tego... Dostaniemy jeszcze... Ha. To jest zasada Pokémon Ligi Pokémon. Bierz tą odznakę. A dostaliśmy Trio Beige. No, długo będziemy obserwować ją. A, teraz jest coś takiego. I pojawia się w moim też właśnie, że zdobyłem From Chili. Odznaki są dowodem zdolności trenera. Jeżeli masz odznakę, jedną odznakę, Pokémony, wliczając Pokémony wymieniane do levela 20, będą cię słuchać bez pytań. Też chcemy, żebyś miał to TM83 World Cup. Ten zdolność zwiększa atak i specjalny atak Pokémona. Więc wygraliśmy właśnie z pierwszą salą. Co się z tym wiąże? Co się wiąże? O, że przyszła sobie jakaś Fennel. Profesor Juniper prosiła mnie, żebym dała ci coś.
Proszę, pójdź za mną. Mój pokój jest na górze. Come on! Chodź na górę. Tak jak powiedziałem, jestem Fennel. I jak widzisz, jestem naukowcem. W zasadzie subject, czyli temat, który badam, to są trenerzy. Profesor Jinpei jest moim przyjacielem z koledżu, czy tam ze studiów. Poprosiła mnie, żebym pomogła wam, kolesie. Więc dam wam coś, co wam pomoże. Jest to technical machine dla ciebie. TM10 Hidden Power. Ta zdolność zmienia się wraz z miejscem. No, nieważne. To bo tak zdolność zmienia się z każdym. Nie, bo Secret Power się zmienia z otoczeniem. Dobra, co to jest w ogóle? To jest PC. A co to jest za babka? Dobra, widzimy najpierw z tego miejsca, uzdrowimy swoich podopiecznych, ponieważ zostali trochę ranni podczas walki. I wybierzemy się na Dreamyard. A zanim to jeszcze zobaczę, pokażę wam co daje nam pierwsza jakakolwiek odznaka. Pozwala na uaktywnienie specjalnych eventów w trawie, które pozwalają na spotkanie specjalnych Pokémonów. Co dość fajną rzeczą. Więc sprawdźmy, czy już się takie eventy pojawiają. Zobacz, że trawę mamy tam, więc tam pójdziemy. Tutaj, o, w tym miejscu. Nic nie widzę. Jest to trochę dziwne. No nie mam pomysłu. Jest tu Kriketot, więc wyjdź, Rebeka. Ugryź go. Ugryź go! A im tu już! No właśnie. Nie lubię Kriketota. Za dużo ekspa dla niego nie dostałem. Gdzie jest w ogóle tak Dreamyard? Właściwie mogę nauczyć jakiegokolwiek Pokemona teraz zdolności Cut i ciąć nią. Ale zanim to, zmierzymy się z tą tutaj oto trenerką. Ona tu trenowała, trenujmy razem. Więc zmierz się ze mną, dziewczynko. Ona posiada Sintrita. Ja posiadam... posiadam właśnie Rebekę, która go ją ugryzie. Więc to będzie... Ow, to był krytyk. Mocny krytyk. Quick attack. Bo mocny cios uderzyła na mnie. To bolało dosyć. Nie lubię, jak mnie boli, więc... Użyję jeszcze Starly. Starly jest to Pokémon typu wodnego. I bardzo... zapomniałem, co dalej. Więc powiedzmy sobie, że zdolność się pojawi tam, gdzie jest ten Pokémon. No nie, to jest Starly, nie Starly.
Starli tu znamy. I właśnie zepsułem, bo musiałem, że to Starm. Starli. Star. Li, Star. Staryu! O, Staryu. Kurde, no to Starmi Li znamy. To jest Pokémon latający normalny z regionu Sinnoh. I. Jak to jest, że ona ma tyle Pokémonów, a ja mam tylko troszeczkę? Jak to jest? Użyjmy Rollouta. Rollout powinien wykończyć wszystkie Pokémony z jej paczki. Jako już ona nie jest specjalna, zostanie po dupie, to nieźle. Gólne sobie. Następnym Pokémonem jest... Kto? No dawaj, Skitty. Jest to Pokémon... Fairy? Nie mam pojęcia tak właściwie. No, o nim na pewno napiszę w tym... tam z boku. Bo nie pamiętam, co to za Pokémon, skąd się on w ogóle wziął. Przydaje, że jest normalny. Ale nie jestem na pewno pewny tego. Skitty. Skąd on się w ogóle wziął? Więc tak, kim jest Skitty? Jest to Pokémon normalny. Posiada zdolność Cute Charm i Normalize. Charm to posiadało, że... Czy działało to w ten sposób, że... Zabraniało atakować chyba przeciwnikowi. Przeciwnikowi... Chodźmy płci, mogło tam na efekt lecieć, ale nie jestem tego pewny. A ten drugi to w ogóle. Jeszcze był Azuril, czyli pierwsza forma Marilla, czy przedforma Marilla, i posiadał takie same zdolności jak Marill. I to wszystko. Mamy tu jeszcze. Wszyscy brawa. Murata to jest wysokoprocentowym ratatą. Nie, co ty. To pewnie żart od twórców haka. No i oczywiście mamy tutaj Youngstera Joy, gwiazdę Pokémonów. Pojawiał się wszędzie, posiadał swoją kochaną ratatę. Nawet przesiadował nas w pewnej części, dzwoniąc do nas codziennie. Więc proszę bardzo, zmierzmy się z tym oto przeciwnikiem. Dajmy sobie z siebie 100%. Tak on daje codziennie, trenując swoją ratatę. Ratata, 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 ratata. Używa on Bite. No oczywiście, och no, padł za jednym hitem. Słuchajcie, to był krytyk. Jakby nie krytyk, jego ratata by nigdy nie padła tak. To było po prostu moje szczęście. Jakby nie moje szczęście, nie byłbym w stanie wygrać z takim potężnym trenerem jak on. Ratatatata. Ratatatata. Więc kogo nauczymy kata? Kata nauczymy oczywiście. Nauczymy to... Boba, ponieważ Bob jest idealny do tego. No i zabierzemy mu Defense Curl. Tak w sumie nie jestem specjalistą w używaniu zdolności tego typu. Tak, już możemy teraz ciąć drzewa. W ten oto sposób. Ciach-ciach! Bob, wuchu! I tak właśnie drzewo zginęło. O, jest i Bianka! Witaj, Jax! Szukasz tajemniczego Pokemona też? Też szukasz tajemniczego Pokemona? Się pieprzyła! Brak kultury. Co chcesz ode mnie? Po prostu się... Naprawdę zastanawiam się...
Jak ukazywanie snów działa? Dobra, dalsza część gry pojawi się w tym odcinku. To było na tyle w tym odcinku. Pokonaliśmy salę w Striation i zamierzamy się wybrać na Dreamyard, tak? Dreamyard, coś w tym stylu. I to byłoby na tyle. Ja byłem Jax, na razie, następnego odcinka.